Dzień dobry, na forum ekonomicznym w Karpaczu gościmy panią Agnieszkę Leszczyńską, dyrektor generalną i prezesa zarządu Angelini Pharma. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, pani prezes. Podczas debaty z ministrem Adamem Niedzielskim rozmawialiśmy na temat innowacyjności, biotechnologii, ale też roli firm farmaceutycznych, które mogą odegrać w polskim systemie ochrony zdrowia. I proszę powiedzieć, jaka jest rola, jakie jest wyzwanie też dla firm farmaceutycznych, jeżeli chodzi o wpływ na pacjenta, na kadry medyczne, ale też na płatnika? Znaczy, ja uważam, że firma farmaceutyczna ma wiele zadań. Ma nie tylko wiele zadań, ma wiele obowiązków. Po pierwsze, dlaczego tutaj jesteśmy? Mamy leki, które mają służyć dobru pacjentowi, więc pacjent jest najważniejszy. Stąd też skierowanie na pacjenta i oczywiście na organizacje pacjenckie. Więc szeroka edukacja o nowych możliwościach leczenia, o nowych terapiach, o możliwości refundacji tych nowych terapii. To jest oczywiście takie działanie komercyjne. Ja uważam jednak, że firma farmaceutyczna ma również obowiązek, ma zadanie przybliżać obszary terapeutyczne, przybliżać społeczeństwo do pacjentów. Parę miesięcy temu Angelini Pharma rozpoczęło kampanię, zupełnie niekomercyjną kampanię, dotyczącą demitologizacji padaczki. Kampania ma tytuł Nie jesteś sama, nie jesteś sam. Pokazuje, że osoby chorujące na padaczkę to takie same osoby jak osoby zdrowe. Pracują, mają rodzinę. Jeśli zdarzy się atak, są proste czynności, które każdy z nas może wykonać, więc to jest rola firmy farmaceutycznej. Oczywiście sprzedawać, bo jesteśmy firmą komercyjną, ale również krzewić tą wiedzę wśród pacjentów. Jeśli chodzi o lekarzy, oczywiście my jako firmy farmaceutyczne, a innowacyjne firmy farmaceutyczne przede wszystkim, mamy dostęp do nowych technologii, do nowych raportów, do nowych badań, więc edukacja, a teraz już można powiedzieć i edukacja lekarza jest bardzo ważna. No i wreszcie dla płatnika. Z płatnikiem oczywiście należy rozmawiać, z płatnikiem należy negocjować stawki nowych terapii, natomiast należy również przypominać, że nowe terapie to nie tylko koszty bezpośrednie, czyli to, co faktycznie płacimy za lek, ale również koszty pośrednie, które się zdecydowanie zmniejszają, wprowadzając nowe terapie nie tylko ze względu na skuteczność danej terapii, ale ze względu na bezpieczeństwo, na tolerancję, na compliance pacjenta, na mniej hospitalizacji, więc wydaje mi się, że jest to sytuacja win-win. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Agnieszka Leszczyńska, dyrektor generalna i prezes zarządu Angelini Pharma. Dziękuję.